Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam na pierwszy odcinek, eksperymentalny odcinek nowej serii, w której będę dzielić się z Wami moimi aktualnymi przemyśleniami dotyczącymi minimalizmu. Do tej pory wychodziłam z takiego założenia, że powinnam przedstawiać już tylko takie wyklarowane, gotowe myśli, które już są założeniami, pod którymi mogę się podpisać. A doszłam do wniosku z takiej perspektywy odbiorcy, że sam ten proces i w ogóle nachodzące refleksje w związku z jakimś tematem mogą być interesujące. Więc stąd ten eksperyment. No i z tego względu, że mój notatnik w telefonie po prostu pęka w szwach, od zapisków dotyczących moich refleksji na temat minimalizmu, konsumpcjonizmu, zakupów, minimalizmu w szafie, minimalizmu w domu i przeróżnych właśnie takich małych spostrzeżeń, które nie były na tyle rozbudowane, żeby tworzyć o nich osobny odcinek, ale z drugiej strony aż grzech ich nie wykorzystać i nie dzielić się nimi, skoro wiem, że ta tematyka Was ciekawi, a mnie dotyczy po prostu codziennie. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek o moich aktualnych przemyśleniach z ostatnich miesięcy dotyczących minimalizmu. Zacznijmy od takiego odkrycia, które mnie zawstydziło, bo dotyczyło pozorów. I to takiej mojej gry pozorów, której nie byłam do końca świadoma. Dlatego, że już Wam przedstawię tło historyczne. Ostatnio coraz bardziej cisnął mnie taki temat, że jedynym pokojem, który czułam, że nie jest taki zaopiekowany w moim mieszkaniu, jest sypialnia. Dlatego, że miałam taką pościel, która już była wieloletnia, mieliśmy elementy, które do siebie nie pasowały, była też trochę taka pozaciągana i wielu osobom, w tym mnie z przeszłości, na przykład kompletnie by to nie gryzło. No bo przyjemna pościel w dotyku i też łóżko zasłaniamy taką narzutą, no nie w ciągu dnia, więc jedynymi momentami, kiedy się to widzi, to jest przed snem i rano. No ale te niepasujące elementy i to wszystko po prostu mnie gryzło i to już od dawna. I moim marzeniem, myślę, że od wielu lat było to, żeby mieć piękną pościel, taką śnieżno-białą, jak z hotelu, bo zawsze, kiedy spałam w hotelach jakichkolwiek, w których właśnie była taka, wiecie, no śnieżno-biała, typowa pościel, to czułam się wspaniale i czułam, że to jest takie moje marzenie w moim własnym domu. I co mnie w tym zawstydziło? No właśnie to, że to jest od paru lat moje marzenie, a nawet jeżeli bym chciała wymienić wszystkie elementy w łóżku, to zmieściłabym się w kwocie mniejszej niż wydaje, nie wiem, pewnie na ubrania, no nie, w ciągu pół roku. A od wielu, wielu lat nie spełniałam tego marzenia, bo wydawało mi się to zbyt, to wydawało mi się to niepotrzebny wydatek, nie? No bo przecież mam pościel, mamy pod czym spać, jest to taka bawełniana, zwykła, przyjemna pościel, więc to wydawało mi się zbyt duży wydatek, niepotrzebny, zawsze było coś ważniejszego. I ja mam wrażenie, że już wszyscy moi bliscy słyszeli o tym, że ja takie plany mam, że już sobie planuję, że jak dostanę premię w pracy, to sobie kupię i tak dalej. Ale zawsze okazywało się, że coś jest ważniejszego. I wiecie, co było ważniejsze? Co było ważniejszym wydatkiem? Oczywiście właśnie jakieś rzeczy, które widać. I to mnie strasznie zaniepokoiło, że ja byłam w stanie właśnie przymykać oko na to, że ja coś widzę, czyli ja widzę tę pościel, bo rzeczywiście to nie ma żadnego znaczenia dla, nie wiem, dla gości, którzy przychodzą, no bo samo to, że jak jest narzuta na łóżko, no to nikt tego nie widzi, no nie? Mojemu chłopakowi w ogóle to nie przeszkadzało, że tam mamy różne poszewki i tak dalej. Przeszkadzało to tylko mi i dlatego to się wydawało takie, wydawało mi się nieważne. I to jest znowu powrót do tego traktowania siebie gorzej niż właśnie gościa w domu, dawania sobie tego najgorszego dziurawego ręcznika, no bo tego to o nas nie świadczy, ale świadczy o nas, jaki ręcznik damy właśnie gościom na przykład. I ja wiele razy o tym mówiłam w podcaście, a nie wiedziałam, że tutaj jest taki jeden element, który od lat jest kompletnie niezaopiekowany, a który bardzo duży miałby wpływ na moje samopoczucie. Bo tutaj się pojawia kolejna myśl o tym, że często, tak z obserwacji i siebie, i innych, dochodzi do czegoś takiego, że chcemy na przykład podwyższyć sobie komfort życia, jakoś sobie właśnie poprawić humor tym, że nie wiem, jeżeli zaczęliśmy na przykład lepiej trochę zarabiać i kupujemy właśnie ubrania, które są na przykład lepszej jakości. No i super, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby kupować ubrania lepszej jakości, ale często robimy to kosztem tego, żeby na przykład nie wymienić sobie starego materaca w łóżku. A wymiana na dobry materac zmieniłaby nasz komfort życia natychmiastowo, no nie?
Od razu byłoby nam przyjemniej w życiu i to byłoby realne wpłynięcie na poziom po prostu naszej codzienności. A jednocześnie ze względu na to, że gramy w te pozory i ja byłam przekonana, że ja jestem od tego w dużej mierze wolna. A okazało się, że nie do końca. I no co zrobiłam? Musiałam się zmusić, serio zmusić z całej siły, żeby złożyć w końcu to zamówienie, bo ja już na stronie IKEA miałam 15 razy po prostu naklikane te pościele, te kołdry, te poduszki, które chcę, ale za każdym razem w ogóle później już mi znikał ten koszyk, dlatego że już tyle czasu mijało, że nie zamówiłam, bo czekałam na przykład, a dobra, to po wypłacie, a dobra, to po tym wyjeździe, po tych zakupach i tak dalej. I wiecie, ja mogłam sobie na to pozwolić, no nie? To by nie uszczupliło jakoś bardzo mojego budżetu. Oczywiście, że wtedy bym na przykład sobie może trochę na mniej rzeczy pozwoliła w danym miesiącu, ale bez problemu mogłam sobie już w tym momencie na to pozwolić, nie? A jednak to było takie trudne i kiedy jeszcze zobaczyłam znowu tę kwotę, która się tam pojawiła przy podsumowaniu koszyka, no to musiałam zmuszać się tak, jak się zmuszam do dzwonienia przez telefon na przykład, żeby dokonać tego zamówienia. I powiem wam, że wszechświat mi trochę nie sprzyja, dlatego że wczoraj właśnie odebrałam zamówienie i okazało się, że brakuje jednej kołdry, coś tam jest uszkodzone i już jestem na etapie reklamacji. Także no nie sprzyja mi tutaj opatrzność, ale byłam się bardzo dumna, że doprowadziłam do tego ruchu. I ja wiem, że to brzmi trochę absurdalnie, ale kiedy odkrywa się swoje takie jakieś ukryte ograniczenia, no nie, którymi sami się ograniczamy, to rzeczywiście takie małe zwycięstwa są większymi niż mogą się wydawać. Także na pewno będę na to zwracać uwagę i nie pozwalać sobie na właśnie popadnięcie znowu w to takie pozoranstwo, które jest takie łatwe w dzisiejszych czasach. To jest po prostu takim łatwym wyborem, bo jest takim oczywistym wyborem. I kiedy nam się wydaje, czy chcemy mieć super nowe buty i outfit na lato, to jest to łatwiejszy, taki bardziej oczywisty wybór niż właśnie wymiana teraz pościeli, kołder i wszystkiego, żeby nam się milej żyło, no bo przecież nikt tego nie widzi. Ale ja to widzę i Jezu, czemu to było dla mnie niewystarczającym argumentem? Nie wiem, ale teraz już sobie na drugą taką sytuację nie pozwolę, żeby marzyć o jakimś wydatku przez kilka lat i go sobie nie spełnić, bo nie jest wystarczająco ważny. I oczywiście, gdyby to był taki wydatek pokroju, nie wiem, samochodu, na który bym sobie nie mogła, nie wiem, pozwolić przez parę lat i odkładałabym po prostu na to pieniądze, no to jasne, że to jest uzasadnione, ale niekiedy to jest taki wydatek, który mogłabym każdego miesiąca po prostu ponieść i ewentualnie właśnie w tym miesiącu sobie nie kupić nic innego takiego dodatkowego i to już by wystarczyło, to by było jedyne jakieś tam ustępstwo. To było tylko tego wymagało, więc to nie miało żadnego sensu, takie odkładanie tego wydatku, a jedynie właśnie wynikało z takich błędnych, no może nie błędnych, szkodliwych przekonań wobec tego, co jest ważne. I to dlatego mówię o tym, że to wszystko było dla mnie takie zawstydzające, no bo to jest sprzeczne z tym, o czym ja opowiadam na przykład w podcaście i w co bardzo wierzę. Więc kiedy pojawia się taki dysonans, że tak naprawdę robimy od jakiegoś czasu coś, co może nie potępiamy, ale co nie jest według nas słuszne, no to właśnie jest takie nieprzyjemne zetknięcie się z rzeczywistością, no ale jestem na drodze ku temu, by to wyprostować i tego dysonansu się pozbyć. Także tak. Chciałam się podzielić z Wami tą refleksją, bo żeby też pokazać, że nie jestem bez skazy pod kątem takim minimalistycznym. Znaczy ja zawsze o tym mówię, że nie jestem i że w ogóle nie ma czegoś takiego jak wzorcowy przykład minimalizmu, czy tam minimalisty generalnie. No ale że też się pojawiają takie absurdy wciąż w moim życiu, w moich wyborach zakupowych i w tym, czego sobie odmawiam z dziwnych powodów. Także dla mnie takie analizowanie tego, zastanawianie się, pochylanie się z refleksją nad takimi właśnie doświadczeniami niby nieważnymi w życiu, no nie, no bo co z tego, jaka tam pościel, zakupy w IKEA, no kogo to obchodzi? A jednak dużo można z tego wynieść takiej większej nauki dla siebie. A tutaj nawiązując właściwie do tego właśnie przykładu minimalisty, to miałam takie przemyślenie w tym miesiącu, właściwie w ostatnich również, na temat tego, jak jest postrzegany minimalizm w ogóle w przestrzeni internetowej, dlatego że ja na Facebooku jestem w paru grupkach dotyczących minimalizmu i raczej się w ogóle tam nie udzielam, w ogóle ja też rzadko jestem na Facebooku, ale zdarzy mi się, że tak w poszukiwaniu na przykład jakiejś inspiracji albo coś, to sobie właśnie posiedzę tam, poczytam posty. No i ostatnio znowu trafiłam na jakiś taki post dotyczący tego, ile wydajecie pieniędzy na przykład urodę w miesiącu. I tam kobiety
pisały o tym, że przede wszystkim kobiety, że na przykład właśnie zrezygnowały z chodzenia na paznokcie i do fryzjera i robią to same w domu. No i też oczywiście kupują używane ubrania, nie kupują nowych i tak dalej. No i czy coś jest w tym złego? Oczywiście, że nie. I oczywiście jak najbardziej można popierać, nie popierać. Ja nie wyrażam swojego zdania na temat tego, czy to jest dobry wybór, czy nie. Tylko, że zauważyłam, że cały czas i mam wrażenie, że nawet coraz mocniej minimalizm jest utożsamiany z oszczędzaniem. I oszczędzaniem na pieniądzach. Bo to nie jest po prostu oszczędność, dlatego że kiedy na przykład decydujemy się, że już nie będziemy chodzić do fryzjera robić włosów, mimo że tam byłyśmy zadowolone z usługi i dalej chcemy te włosy farbować i strzyc to jakiś czas i robimy to same w domu, to bardzo często poświęcamy mnóstwo czasu na to, wysiłku i też na przykład ostatecznie nie jesteśmy tak samo zadowolone z efektu, jak byłybyśmy u fryzjera. I oczywiście to jest oszczędność pieniędzy, niektórym na tym bardzo zależy, ale nie rozumiem, czemu to jest po prostu pod szyldem minimalizmu. Dla mnie dużo bardziej minimalistyczne jest to, że ja dochodzę do wniosku, że ktoś może wykonać daną usługę dużo lepiej niż ja, zrobi to szybko, sprawnie, na przykład nie uszkodzi mi włosów, będę w pełni zadowolona i tak naprawdę poświęcę na to na przykład 3 godziny u fryzjera, zamiast pół dnia męczyć się w domu i nie być ostatecznie tak samo zadowolona z efektu, bo oszczędzam w ten sposób czas, nerwy, jestem zadowolona właśnie z tego, co wynikło w związku z tą wizytą, więc jedyną zaletą robienia to w domu z mojej perspektywy i tak naprawdę z perspektywy tych osób, które się tam wypowiadały pod tym wątkiem, jest właśnie ta oszczędność finansowa, tak jakby to, na tym skupiał się minimalizm, a przecież w minimalizmie, chociaż oczywiście wiadomo, każdy ma inne podejście do tego tematu, ale generalnie można powiedzieć, że minimalizm opiera się właśnie na tym, żeby to się nie kręciło wokół pieniędzy, wydawania, kupowania, tylko na zwróceniu uwagi na takie rzeczy po prostu właśnie ważniejsze, na czas, na satysfakcję, na to, jak się czujemy w danej sytuacji. I oczywiście, że są różne osoby i na przykład ktoś może nie lubić chodzić do fryzjera i tak dalej, ale to w ogóle o tym nie mówię. Tylko, że ktoś pod właśnie wpływem minimalizmu i tam wydaje mi się, że to wynika też właśnie z takich społeczności, bo tam dziewczyny się wręcz z tym nakręcały, że robią sobie na przykład paznokcie tam hybrydowe w domu i to oczywiście nie ma w tym nic złego, ale że na przykład właśnie poświęcają albo przedłużają sobie paznokcie w domu i poświęcają na to cały dzień. Ja kiedyś byłam taką osobą, że wolałabym właśnie nawet 2 dni spędzić na robieniu paznokci, nie być w pełni zadowolona, ale właśnie zaoszczędzić pieniądze. Tylko, że to było w czasach przed moim minimalizmem, totalnie przed i wtedy właśnie wydawało mi się, że najważniejsza jest ta oszczędność, no nie? Że co ja będę płacić 150 zł za zrobienie tego, skoro mogę mieć no prawie tak samo dobrze i poświęcić na to 2 dni. Teraz, no oczywiście przesadzam z tymi 2 dniami, ale powiem Wam, że kiedy przedłużałam sobie sama paznokcie żelowe i robiłam to na studiach, to ja potrafiłam spędzać na tym na przykład 7 godzin, bo w ogóle kiedy się robi samemu, to jest znacznie, znacznie trudniej i wolniej niż kiedy się robi komuś innemu. I oczywiście można nabrać w tym wprawy i ja też sobie wtedy tak wmawiałam, że o, że nabieram wprawy, że będzie mi coraz szybciej szło. A tak naprawdę to kupę czasu po prostu szło w diabły. I teraz właśnie jako minimalistka kompletnie sobie tego nie wyobrażam. Teraz chodzę raz w miesiącu, znalazłam w ogóle kobietkę, która robi mi w godzinę super paznokcie. Jak jesteście z Krakowa, to mogę wam podesłać kto. Ale w każdym razie nie rozumiem kompletnie tego podejścia, że tutaj teraz jest pora na oszczędzanie na fryzjerze, mogę mieć gorszy efekt, będę ograniczać się tutaj na każdym polu. Bo oczywiście, jeżeli ktoś na przykład decyduje się, że przestanie farbować włosy i zostawia sobie swoje naturalne, żeby odrosły, albo zapuszcza swoje siwe na przykład, no to super, nie? To jest rzeczywiście minimalistyczne podejście, że już decyduje się tego nie robić. Ale jeżeli ty chcesz czegoś w swoim życiu, to sprawia, że czujesz się ze sobą lepiej, że czujesz się w codzienności lepiej, a rezygnujesz tylko ze względu właśnie oszczędności finansowej, to dla mnie to jest opaczne po prostu zrozumienie minimalizmu, a byłam właśnie taka wręcz zaniepokojona tym, kiedy czytałam w tych wątkach na Facebooku, że dziewczyny piszą, nie wiem, właśnie o hennie brwi, o tych wszystkich rzeczach, które ja kiedyś właśnie na przykład na studiach robiłam sobie sama i no, wynikało to wyłącznie z oszczędności finansowej, a teraz czuję, że to by było takie po prostu karanie siebie, marnowanie swojego czasu, swoich nerwów, bo nie zawsze to wychodziło tak jak, w większości przypadków nie wychodziło to tak jak chciałam.
To jest dla mnie bardzo zastanawiające, dlaczego to zostało tak utożsamione właśnie z minimalizmem. To jest jak najbardziej, nie wiem, no nie wiem, w sumie też bym nie powiedziała, że to jest zero waste. To jest po prostu oszczędzanie. I ja też na tym etapie życia w ogóle mam dość takiego podejścia po taniości robienia różnych rzeczy, żeby byle by było. Ja teraz zauważyłam, jaka duża wartość wynika z tego, że na przykład wstrzymam się z jakimś zakupem czegoś, czego naprawdę potrzebuję, żeby dozbierać więcej kasy i kupić lepszą opcję, tak, która na pewno mnie zadowoli w 100%, niż szybko decydować się na coś, co pozwoli mi właśnie na oszczędność finansową. Że no to jest dla mnie takie totalnie odpychające, kiedy możesz sobie na coś pozwolić, a sobie to zabierasz ze względu na minimalizm. Tylko że ja wiem, że to wynika też z tego, że ja jestem wyznawcą minimalizmu hedonistycznego, który sobie stworzyłam, a większość jednak minimalistów w internecie, na których traficie, to są minimaliści estetyczni, jak ja to nazywam. I totalnie z tym nie rezonuję. Ciekawa jestem, czy wy z tym rezonujecie. Myślę, że nie, skoro słuchacie mojego podcastu. Bo jeżeli minimalizm dla mnie miałby w ogóle opierać się na zabieraniu sobie tego, co sprawia mi radość, to ja się nie dziwię, że YouTube, szczególnie anglojęzyczny, puchnie po prostu od filmików na temat tego, że ktoś kończy z minimalizmem. No bo kiedy tak ma działać życie, w którym sobie odbierasz czegoś i oczywiście, że to może uszlachetniać. I różne ludzie mają do tego podejście, ale ja uważam, że nie powinno się tego utożsamiać z minimalizmem, bo to właśnie bardzo ludzi zniechęca do minimalizmu. I później mają takie wrażenie, że albo będę zadowolona chodzić właśnie na wyprzedaże, na paznokcie, na włosy, będę robić te wszystkie rzeczy, które teraz robię w takim konsumpcjonistycznym typie życia, albo odbiorę sobie to wszystko, będę czuła się zaniedbana. Oczywiście nie sugeruję na przykład tutaj, że ktoś, kto nie korzysta z usług, jest zaniedbany. Absolutnie nie, żebyście tak mnie nie zrozumieli. Ale jeżeli dla kogoś elementem zadbania jest na przykład to, żeby mieć idealnie podcięte włosy i tak dalej, no to jeżeli sobie myśli o zabraniu tego ze względu na minimalizm, no to minimalizm staje się super nieatrakcyjny, nie? I wtedy ludziom często się wydaje, że jest tylko to albo to, że albo mogę sobie pozwolić na wszystko i korzystam z życia, korzystam z radości zakupów, z radości usług i w ogóle z takiej pełni życia, powiedzmy takiej konsumpcyjnej, albo staje się ascetą i dlatego też często na przykład minimalistki są trochę utożsamiane z takimi, wiecie, ponownie nikogo nie urażając, ale z kobietami na przykład, które nie układają w ogóle włosów, chodzą w trzech ubraniach, które w żaden sposób ich nie komplementują, mają być po prostu wygodne i w starych butach i jedyne, co je interesuje, to książki, nie? I już nie ma nic poza tym po prostu. I ja trochę swoją działalnością w internecie staram się temu przeczyć, żeby pokazywać ludziom, jak może być wspaniały minimalizm i taki sprawiający radość tu i teraz, a nie tylko w takiej perspektywie dalszej, uszlachetniającej, bo nie wszyscy musimy mieć takie podejście do tego, takie patetyczne, wzniosłe. Chociaż ja uważam, że kiedy zaczyna się rzeczywiście stawiać na to doświadczanie płynące właśnie i z przedmiotów, i z usług, a nie samo nabywanie czegoś, no to ta przemiana jest bardzo wzniosła. I powiem wam, że trochę mnie zaczyna właśnie to drażnić, że co rusz wpadam na jakieś takie treści minimalistyczne, w których umacniana jest taka jedyna słuszna wizja tego minimalizmu, której jeszcze nie możesz w ogóle mieć takich na przykład babskich, powiedzmy, zainteresowań i właśnie tej takiej chęci po prostu na przykład upiększania się, co w takich normalnych, co może być po prostu trzymane w ryzach, no nie? To nie musi być obsesyjne dbanie o siebie, ale może być po prostu takie zwykłe kobiece chęć podkreślania swojej urody, szykowania się codziennie rano. Minimalizm nie musi się wiązać z tym, że już teraz w ogóle nas to nie interesuje, bo jeżeli chcemy wciąż właśnie dbać o siebie na różne tam sposoby, wciąż zaznaczając, że to nie jest tak, że jeśli nie robi tych rzeczy, to się o siebie nie dba, ale każdy ma inne do tego podejście i na przykład w moim odczuciu włosy, paznokcie, takie różne elementy kobiecości są dla mnie istotne. I długo na przykład miałam w związku z tym jakieś takie wyrzut sumienia, bo przecież w ogóle też w takiej ikonie minimalizmu to takie rzeczy powinny przestać nas interesować i teraz to tylko właśnie podróże, książki i to jest esencja
minimalistki, no nie? A jeżeli się pojawia jeszcze ten właśnie wątek oszczędności i oczywiście mam nadzieję, że tutaj nikt nie pomyślał, że ja mam coś przeciwko generalnie oszczędności, która jest uzasadniona, absolutnie nie. I w ogóle też niebawem nagram odcinek na temat zarządzania finansami i tego, jak się nauczyłam oszczędzać, tylko że dla mnie jest coś zupełnie innego oszczędzanie na takiej zasadzie, że dbam o to, żeby moje finanse trzymały się w formie, żeby mieć poduszkę finansową, żeby wiedzieć, że jestem w stanie sobie na przykład wydać nagle 2000 zł na leczenie zęba, miałam tak właśnie ostatnio, bo zarządzam swoimi finansami tak, żeby część z nich oszczędzać, ale wszystkie inne potrzeby, które sobie spełniam, to ja po prostu jestem przeciwna takiej oszczędności, która nie służy oszczędzaniu realnych kwot, tylko szukaniu wszędzie taniości. Uważam, że warto jak najbardziej, że nie warto wydawać wszystkich swoich pieniędzy i kupować rzeczy ponad stan, absolutnie nie. Ale kiedy decyduję się na jakiś zakup, to nie szukam oszczędności w samym tym zakupie, bo ja wiem, że przy moich świadomych zakupach, świadomych wyborach konsumpcyjnych, to znaczy, że naprawdę tego potrzebuję. Albo do życia, albo do funkcjonowania, albo do szczęścia. W każdym razie to jest przemyślana decyzja o tym, że ja tego potrzebuję. Więc w ramach mojego budżetu zrobię to, żeby dostać, żeby zakupić jak najwyższej jakości usługę albo przedmiot, bo w efekcie to da mi dużo więcej szczęścia, zadowolenia, później skorzystania z tego i tak dalej w dalszej perspektywie, no nie? To jest oczywiście wciąż oscylowanie w swoim budżecie, ale nie szukanie właśnie tych najtańszych opcji, jak można wszędzie uciąć tutaj na przykład 10 zł, tam 5 zł. Ja kiedyś miałam straszną przypadłość taką, że jak byłam na zakupach w sklepie, to zwracałam uwagę. Oczywiście to jest tak, że jeżeli mamy bardzo duże trudności finansowe, mamy słabą po prostu sytuację finansową, a w ten sposób, to szukamy oszczędności wszędzie. I to jest oczywiste. Więc tutaj też mam nadzieję, że nikt tutaj nie pomyślał, że jestem tak odklejona, że nie wiem, że ludzie nie mają czasem po prostu kasy. Tylko mówię o sytuacji, której po pierwsze to jest utożsamiane z minimalizmem, a jest, jakby nie zgadzam się na to, i dlatego z tego wynika to cały ten wątek, że po prostu to mi się nie podoba. Nie mam absolutnie nic co do oszczędzania i rozumiem, że niektórzy ludzie nie są w stanie pozwolić sobie na wiele i szukają tej oszczędności absolutnie wszędzie, ale ja mówię raczej o takich przypadkach, kiedy szukamy właśnie tej taniości wszędzie, kosztem tysiąca innych wartości, które mamy, czyli właśnie czasu, nerwów, zadowolenia i ostatecznie ciągle czujemy, że żyjemy właśnie po taniości, a jeszcze na nic nas nie stać. No to jest takie typowe, to właśnie kupowanie bluzeczek za 10 zł na wyprzedaży, a później nie stać nas na fajny płaszcz albo na porządne buty, bo na wyprzedażach kupiliśmy 15 rzeczy, które w ogóle nie wiadomo po co, nie? Ja mówię zawsze o czymś takim, nie uderzam do skrajnych przypadków i mam nadzieję, że zawsze to rozumiecie, że ja tutaj nie próbuję mówić osobom, które nie wiedzą, czy im wystarczy na czynsz, że powinny kupować lepszej jakości rzeczy, chociaż wiecie, no trochę tak jest, że jeżeli jest tylko możliwość poczekania z jakimś zakupem, no to się przecież mówi, że nie stać mnie na tanie rzeczy, no nie, bo to się może szybko rozwalić i tak dalej, ale absolutnie nie tutaj, nie wartościowuję jakiegoś sposobu życia i też nie staram się ubrać wszystkich w moją sytuację. Ja mówię to wszystko w kontekście minimalizmu, tego jak chciałabym, żeby ta idea była utożsamiana. Ja oczywiście nie mam takiej wpływowości, nie mam takiego wpływu, żeby sprawić, jak idea będzie postrzegana. Chociaż no, na tym trochę polega moja działalność w internecie, że chcę mówić o tej stronie minimalizmu, która moim zdaniem byłaby w stanie wiele dusz uratować od zakupoholizmu i dać wielu osobom więcej satysfakcji, tak jak i mi dała. Ale no to jest wszystko w kontekście minimalizmu, żeby absolutnie ktoś nie myślał, że ja tutaj daję po prostu porady finansowe, żeby nie oszczędzać pieniędzy i nie kupować po taniości, bo absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy nie mają innego wyboru. Ja mówię o osobach, które ten wybór mają, a często nawet nie są go świadome przez to, że tak bardzo przywykły do szukania wszędzie taniości, albo widzą w tym jakąś taką wartość, której oczywiście ja im nie zabiorę. Ta wartość istnieje, szczególnie jeżeli dla nich jest istotna i chcą mieć taką wartość w swoim życiu i uważają, że oszczędność to jest coś dla nich ważnego, żeby wydać po prostu mniej, najmniej jak się da, a zdobyć te same powiedzmy przedmioty czy efekt usługi, chociaż to właśnie jest powiedzmy te same efekty. Jak najbardziej nic do tego nie mam i wiem, że jest mnóstwo takich ludzi i ja tego nie potępiam, ale uważam, że to nie ma nic absolutnie wspólnego z minimalizmem. I w moim e-booku Minimalizm w szafie kupuj mniej, wyglądaj lepiej opisuję na przykład taką sytuację, to znaczy jest tam
część rozdziału poświęcona odsprzedaży ubrań, których chcemy się pozbyć. I ja kiedy odgradzałam swoją szafę, to pozbyłam się, no myślę, z 80% ubrań i w większości je sprzedałam. Ale dałam tam taki disclaimer w e-booku, że jeżeli na przykład jesteś na takim etapie życia, gdzie dużo pracujesz, masz mało czasu dla rodziny, to nie poświęcaj go na odsprzedaż ubrań i zyskanie na tej jednej bluzce 10 zł, na tym swetrze 20 zł, tylko oddaj to, nawet z bólem serca, żeby nie stracić jedynej nieodnawialnej waluty, której tobie szczególnie w takiej sytuacji brakuje, czyli czasu. To jest naprawdę dużo bardziej wartościowa waluta niż odzyskanie trochę pieniędzy. Oczywiście, jeżeli bardziej ci brakuje pieniędzy niż czasu w danym momencie życia, no to wiadomo, jaki będzie wybór. Ale jeżeli nie masz go dla swoich bliskich, to poświęcanie dziesiątek godzin, bo zwykle tyle to kosztuje odsprzedawanie ubrań, jeżeli mamy ich dużo, to dla mnie takim oczywistym, minimalistycznym wyborem jest właśnie oddanie tych ubrań za darmo i odzyskanie przestrzeni właśnie świadomie skonstruowanej szafy i odzyskania czasu. Ja na przykład w momencie, kiedy z tego swojego największego odgracania miałam tego czasu akurat wtedy mnóstwo, bo leżałam ze złamaną stopą i absolutnie nic więcej bym nie mogła nawet robić w domu, więc tak skorzystałam z tego czasu. A no w innym przypadku, jeżeli wiedziałabym na przykład teraz, że nie mam tego czasu, że mam różne projekty, które mnie rozwijają, a czas wolny chcę spędzać z bliskimi, no to słuchajcie, no oszczędne, znaczy takie korzystne finansowo byłoby po prostu spędzenie całego weekendu na pracowaniu, fotografowaniu i wystawianiu tych rzeczy na sprzedaż, a później kontaktowaniu się, wysyłaniu i tak dalej. No to jest dużo bardziej korzystne finansowo, ale absolutnie nie minimalistyczne pod kątem właśnie takiej idei, no nie? Idei minimalizmu, która wybiera czas, relacje, bliskość, doświadczenie, radość, satysfakcję ponad przedmioty i pieniądze. Więc to mnie trochę właśnie niepokoi w takim podejściu minimalistycznym w internecie i poczułam potrzebę, żeby się tym z Wami podzielić. Zapraszam w ogóle do dyskusji na ten temat na mojego Instagrama chociażby. No i cóż, dzięki za słuchanie i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!